Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii recenzje kart Tarota. I dzisiaj będę starała się Wam opisać właśnie moje postrzeżenia, jak wyglądają karty właśnie Tarota. I tu jest Pictorial Key Tarot. Takie oto jest pudełeczko. Momencik, ja tutaj zooma dam na to, o, tak żebyście widzieli. Tak oto w ten sposób się tu prezentuje pudełko i znowu tu muszę włączyć. Tak przychodzi w takim właśnie pudełku. Jest w środku książeczka malutka, ale gdzieś zapodziałam i nie umiem jej znaleźć, ale jest w środku taka malutka książeczka instruktażowa. Karty są w rewersie tak uwidocznione. Z boku wyglądają. One są węższe, mam wrażenie, niż tradycyjne i wyższe. Bardzo fajne, przyjemne, jeżeli chodzi o kwestie tasowania, pracy z tymi kartami. Mam wrażenie, że ta talia dla początkujących również będzie fajną. Ma dużo znaków, jest oparta troszkę, mam wrażenie, też na white. Tak to wygląda, bo white jako white mi nie odpowiada, ale ta talia mi podoba się, dlatego też ona tutaj jest u mnie w kolekcji, tak to nazwijmy. Mam wrażenie, że ta talia będzie świetnie się nadawała do opisu osób konkretnie, czyli jak będzie dana osoba wyglądała, partnerstwo i do partnera, partnerka, opis, charakterystyka. Za chwilkę Wam będę pokazywała, jak wyglądają poszczególne karty, ale zanim. To tak, jeżeli chodzi o jakościowo, te karty są świetne. Powiem Wam tak, nie są one ani twarde, ani za miękkie, nie rwą mi się, nie szczępią. Jakość tych kart jest jak najbardziej pozytywnym, dla mnie zaskoczeniem. Zatem jeżeli chcielibyście zainwestować w kartę, zwłaszcza na wstępie, na początku, jak najbardziej polecam. Zamkniesz mi drzwi? Zatem dziękuję Ci bardzo. Zatem tak to wygląda. Włączę tu podgląd i będę Wam opisywała każdą kartę tutaj. Tylko chciałabym to przybliżyć i mam nadzieję, że to będzie dobrze uwidocznione. Zatem mamy pierwszą kartę. Karta... Tu będę musiała ją kłaść w ten sposób. Karta głupca. Tak ona tutaj się nam prezentuje. Brak tu pieska, bo w tych white'owskich, nazwijmy to wizerunkowo, brakuje tutaj również psa, ale jak najbardziej podróżnik, poszukiwacz świata uczy się dosłownie swojej drogi, zapoczątkowuje. Jest tu karta maga. Mag jak najbardziej ma wszelkie tutaj atrybuty do tego, aby wykonywać pewne historie. Zatem tak się tutaj rysuje ta postać. Ja postaram się Wam również to wyciąć tutaj, żebyście mieli jeszcze mocniej zbliżony obraz tych kart. Karta kapłanki. Jeżeli chodzi o postać kapłanki, jak najbardziej jest tutaj według mnie świetnie przedstawiona. Symbolika jak najbardziej trafiona i te osoby, które idą w symbolikę Tarota, to będą, myślę, zadowoleni z tejże talii. Karta cesarzowej. No i teraz tak, karta cesarzowej pokazuje się tutaj troszeczkę inaczej niż do tego, co jestem przyzwyczajona, ale nie oznacza, że ona jest złą, bo każdy z nas, no, wybierając pewną talię, energią się jakąś rysuje. Tu jest jak najbardziej kobieta, królowa życia, również osłana, opiekuje, osłania, ale brak tutaj mi, jest tu cierpliwość, jest tu zboże, jak najbardziej, ale brakuje mi tutaj, wiecie czego? Tego wizerunku, który na pierwszy rzut by się rysował jako ciąża, choć tutaj mamy pewien znak, jeżeli chodzi o kwestię ewentualnej płci. Zatem tak tą kartę bym interpretowała, ale to jest moje osobiste widzenie. Czy Wy też tak widzicie? No to się przekonacie. Karta cesarza. Cesarz bardzo surowy. Tutaj jest ten wizerunek. Tak też troszkę cesarza odbieram jako postać surową, sprawiedliwą, ale też, która wie, czego od życia chce. Karta kochanków.
No tutaj dosyć mocno przedstawiona karta, jest tu Adam i Ewa, tak, ich jest dwoje i tutaj bym też raczej brała kwestię intymności, nie zdrady, ale raczej romansu, aniżeli podążania przez życie na zawsze. No a tutaj zgubiłam kartę kapłana, no to jest karta kapłana, kapłan to jest to, o czym ja mówię. Kapłan dla mnie w tarocie nie jest osobą docelową, nie jest to związek małżeński. Kapłan to jest osoba niedostępna w związkach i on tutaj jest bardzo fajnie przedstawiony. Zatem tak to się rysuje i zgodny z tym, co ja czuję, patrząc na tą właśnie kartę. Przepraszam, że spoglądam tu, ale mam karty i chcę, żebyście widzieli je w całości. Rydwan i tutaj Rydwan jest pokazany troszeczkę inaczej niż jestem przyzwyczajona, bo te dwie jakby postacie, koty idą jakby w jednym kierunku, a u mnie Rydwan jest tak, że każdy ciągnie w swoją stronę. Tak to widzę ja. I tutaj jest karta siły. Karta siły bawi się z nią, on pozwala jej zajrzeć do pyska, dosłownie. Nie ma tu sił, jest tu mądrość, sympioza i zaufanie. A pustelnik, poszukiwacz drogi, jak najbardziej świetnie pokazane. Koło fortuny tutaj dużo ma znaczenie w tej talii, naprawdę symbolika. A zatem jeżeli symbolika tu współgra, znacie symbolikę, to też będziecie się umieli w tej talii poruszać. Karta tutaj sprawiedliwości. Sprawiedliwość mi się kojarzy raczej z tym, że tu powinna być opaska na głowie, tak? Że jest sprawiedliwość, patrzenie, a nie przez pryzmat tego, co widzę, tylko to, jak do mnie fakty przemawiają, ale może się czepiam. Karta wisielca. Tak się rysuje. No cóż tu dużo mówić? No wisielec wisi, tak? Patrzymy na świat troszeczkę z innej perspektywy. W kartach tutaj, jeżeli chodzi o zdrowie, również karta wisielca mówi o stanach też emocjonalnych, stanach psychicznych, ale też jeżeli chodzi o kwestie nogi. I tutaj też bym miała pokazane raczej, jeżeli chodzi o kwestie nóg również. Karta śmierci. Karta śmierci jest bardzo ciekawie w tej talii przedstawiona, bo to jest tak, jakbyśmy negocjowali, jakbyśmy dobijali targu, tak? Tutaj ja tak widzę tą kartę, a wy jak tutaj widzicie całościowo? Karta umiarkowania tutaj, czyli ile wleje, czyli umiarkowanie. Karta diabła, bardzo obrazowo pokazane, uwiązanie, uwiązanie. Karta wieży, no też z tym prądem, tak jak mnie się pokazuje, zburzenie struktur, straciłam grunt pod nogami. Tą kartą również bym mówiła rozpad związku, zupełny rozpad. Karta gwiazdy, no cóż, te dużo wnosić, taki tradycyjny, nazwijmy to, wizerunek, nawet w jednej talii z Chiromachi tego coś podobnego możemy zobaczyć. Księżyc, no tutaj powiem tak, bardzo mocno zaznaczone, ten wizerunek jak najbardziej tutaj szczeraka by brakowało, a tutaj mamy ośmiornicę z przekrzywioną jakby wizerunkiem. Bardzo często księżyc mówi o tym, co widzimy i co rysujemy w głowie, a nie to, co dzieje się na pewno. Tak to jest w kartach. Karta słońca, dzieci, wizerunek dzieci, ciąża jak najbardziej. Odrodzenie. Odrodzenie niby pozytywna karta, a w związkach mnie bardzo często mówi o rozwodach. Karta świata. No i właśnie, to jest to, co mówiłam w poprzedniej jakby talii. Tutaj mamy postać męską, głupca, a tu już mamy postać kobiety, czyli postać kobiety, czyli transformacja, ale też
ten głupiec idzie przez te wszelkie arkana, taka jest droga tegoż głupca i poznaje, i na końcu on tu powinien być. Czy on stał się kobietą? Nie każdemu się spodoba to, co teraz powiem, i nie każdy się będzie ze mną tutaj zgadzał, ale tak, mam wrażenie, że karta świata pokazuje to, że mamy otwarte okno na świat i to, co tam zobaczymy, może nas zaskoczyć. To jest właśnie ten negatyw karty świata. Zatem karta świata nie jest taką zawsze pozytywną, jakby nam się wydawało. No dobrze, no to idziemy do arkan mniejszych. Pozwólcie sobie tylko, że się napiję i już tu patrzymy. Karta Asa Kielichów. No cóż tu więcej opowiadać? Mogą być też jakieś wiadomości odnośnie kwestii odzewu do serca, nowe uczucia. Napełniamy kielich miłością. Dwójka kielichów, spotkanie twarzą w twarz, zaręczyny, być może zawarcie związku małżeńskiego. Trójka kielichów, uroczyste świętowanie, nawet możliwy babski wieczór. Ale momencik, bo to już tego nie widać tu. O tak. Czwórka kielichów. Nie widzimy tego, co mamy, nie chcemy, odwracamy głowę. Piątka kielichów, czyli straty również tutaj pokazane są. Płacz nad rozlanym mlekiem, jak to się potocznie mówi. Szóstka kielichów, wspomnienia z dzieciństwa, miłe wspomnienia, wracanie do przeszłości. Siódemka kielichów, no to widać wizje różnego rodzaju, fantazje, uzależnienia również są tu bardzo mocno zaznaczone. Ósemka kielichów, to jest to, zostawiam to za sobą, idę zupełnie inną drogą. Dziewiątka kielichów i ta karta też mi się to podoba. Dlaczego? Bo dla mnie karta dziewiątki kielichów nie do końca jest blichtrem i przesytem, jak w wielu taliach jest to ukazane. Dziewiątka kielichów ta pokazuje mi się również spójnie z tym, co znam, czyli ukryte dno, bo te kielichy, on może o nich opowiadać, jakie są cudne, ale wy ich nie dotkniecie, nie zobaczycie, one są z tyłu, ukryte dno. Czyli jeżeli się dopiero przyjrzysz, dostaniesz to na własność, to zobaczysz, co jest nie tak. Tak widzę tą kartę. A zgadzacie się z tym? Dziesiątka kielichów, układ rodziny, 2 plus 2, szczęśliwość jak najbardziej. Pamiętajcie, to jest moja karta wstydu. Ci, co oglądali Q&A, to będą wiedzieć. I ci, co oglądali kielichy, opis właśnie kart mniejszych arkan kielichów, będą wiedzieli, o co chodzi. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. A i giermek kielichów. Giermki to generalnie osoby, które uczą się. Giermek kielichów tutaj jest też pokazany jako osoba, która gdzieś tam patrzy troszeczkę inaczej na życie niż przeciętny Kowalski, a może w ten sposób. Rycerz kielichów, on idzie z prezentem. Bardzo często rycerz kielichów mówi o zaręczynach. W tej talii również bym to tutaj widziała w ten oto sposób. I królowa kielichów. Tak to się patrzy, ona czeka, wyczekuje i będzie witała. To jest tak, jakby on jechał do niej z tym kielichem, a ona go witała. I zobaczcie, to jest tak, bardzo ciekawa talia. I jest król i królowa kielichów, patrzymy na nich. I zupełnie, jeżeli byśmy obojętnie, w którą stronę ich nie postawili, oni nie patrzą ku sobie. Bardzo ciekawe zestawienie w talii. A tutaj, bo ona patrzy tak jakby za nim, tak, może w niego, a on zupełnie gdzieś indziej. Jeżeli on tu patrzy na nią, to ona go nie widzi. Ciekawe zestawienie. No dobrze, no to popatrzmy na kolejne. Buławy, as buław. Ktoś daje nam oręż w ręce. Mamy możliwość na wykorzystanie szansy, ale czy to zrobimy, to zależy oczywiście od nas. Dwójka kielichów. Stoimy, świat stoi przed nami otworem. Musimy wybrać, czy wyjdziemy poza sferę naszego komfortu. Trójka buław. Poszerzamy horyzonty. Tak? Nowe wyzwania, nowe kontrakty, nowe ziemie również.
czwórka buław, solidne fundamenty i my w nich stoimy. Piątka była walka, walka. To jest tak jak w średniowieczu było, tak? Mówiło się, igrzysk nam trzeba, jeżeli damy ludziom igrzysk wody i chleba, to będzie tak jak trzeba. Taka jest informacja tutaj. Szóstka była w zwycięstwo, tak? Idzie ze statusem zwycięzcy. Siódemka była w, to jest właśnie to, o czym mówię, bo piątka była w, to jest walka. Siódemka była w, dla mnie to jest udowodnienie swojej wartości. Muszę udowodnić sobie, że dam radę to pokonać, tak? Muszę udowodnić komuś, że się zmieniłam, zmieniłem. Ósemka buław tutaj, no i tutaj mówię o tej szybkości, ale nie widzę tutaj tych wiadomości, które miałyby przyjść i tutaj mi jakiegoś gołębia brakuje, ale generalnie nie jest źle. Dziewiątka buław, no to jest właśnie to, stoję, myślę, kontempluję, gdzie mam wsadzić tego tutaj brakującego kija, tak? Tylko nie zrozumcie tego źle. Dziesiątka buław, czyli wziął troszeczkę ponad stan, będzie mu to za chwilę wypadać, także mierzmy siły na zamiary. Giermek tutaj buław pokazuje się jako osoba, która tak jakby czekała na was, bo giermek buław dla mnie to jest zaproszenie, tak? Czyli czeka na to, aby dać nam szansę. Rycerz buław, no w gorącej wodzie kąpany, tak? Biegnie, 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 bo tutaj zobaczcie, jaka jest różnica, zaraz wam pokażę, bo to też trzeba na to zwrócić uwagę. Zobacz, ten pędzi, a ten stoi. Różnica jest? No jest. Zatem tak to się rysuje. Dalej. Królowa buław. Królowa buław ma potencjał jak najbardziej tutaj. Rozkwita, ale królowa buław to jest kobieta, która dla mnie jest troszeczkę wyniosłą, ale tutaj tej wyniosłości nie widzę w tej karcie. Latam z tą kartą tutaj. No tutaj tej wyniosłości nie widzę, ale co jest ważne, jest też to, że kobieta buław może zmienić swoją energię w inną. No i król buław. Tutaj troszkę śmiesznie mi się on tutaj rysuje w tejże karcie, ale zobaczcie, tutaj jest też stosowny znak do tego, abyście wiedzieli, jak macie definiować króla. A buław. Król buław siedzi i nie zmieni swojej postawy. As monet. Ktoś wam coś da, tak? Może być też tak, że otrzymanie daru od losu w postaci czy pieniądza, czy też pracy. Dwójka buław. No, musimy wybrać, chyba czemy na jednej nodze. Warto postawić tą drugą i podjąć drugą nogę i postawić stosowną decyzję. A tutaj też dwa źródła jakby monet są pokazane, tak? Raz z jednego, raz z drugiego nam będzie przynosiło korzyści. Trójka monet, bardzo fajnie pokazany zawód, tak? Bardzo pięknie pokazane szlifowanie. Ktoś nam podpowiada, jak pewne rzeczy mamy robić, żeby być lepszym. A tutaj słuchanie wskazówek. A czwórka monet, trzymam duszę, wszystko w środku i przy sobie i do siebie. Tutaj zubożenie, tak? Bieda, bardzo mocno ukazana. Szóstka, dzielenie się, wyciąganie ręki. Siódemka monet, zasiałem, będę zbierał za niedługo z tego plony. Ósemka monet, szlifowanie zawodu, tak? Bo tutaj zobaczcie, szlifuję, robię to, a w trójce monet, moi drodzy, uczę się tego. Ja bym tak to patrzyła. Tutaj raczej jakby przez naukę idę do czynu, tak ja bym to widziała. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, ale taki tutaj jest układ. Mam nadzieję, że to wszystko jest widoczne, bo skupiłam się tu, a nie patrzyłam w kamerę. Dziewiątka monet. Bardzo fajnie pokazany. Tu jest ten blichtr. Tu jest ten wysyp pieniędzy. Tutaj również pokazuje kobietę, która ma pieniądze. Jest inteligentna również. A zatem kobieta niezależna.
Dziesiątka monet. No i właśnie, dziesiątka monet jest to karta korzeni, dziesiątka monet jest to karta wielopokoleniowości, a tutaj spadków, no tutaj też jest kilka pokoleń na tej karcie, bardzo fajnie zobrazowana talia. Giermek monet. Giermek monet idzie z tą monetą w świat, będzie się o niej uczył, będzie poszerzał wiedzę. Rycerz monet. Zobaczcie, rycerze też w tych taliach patrzą, inaczej stoją, w innym kierunku pędzą. Rycerz kielichów stał w miejscu, tak, z kielichem. Rycerz buław pędził w naszą stronę, a rycerz monet idzie tak, jakbyśmy patrzyli z dystansu. I królowa monet ogląda, patrzy, zanim zdecyduje, musi przyjrzeć się sprawie. Król monet tutaj, zobaczcie, bardzo podobny wizerunek, prawda? No i ostatnie. Mieczy, as mieczy, no tutaj nie ma co komentować, myślę, bardziej. Dwójka mieczy, błądzenie po omacku, nie widzę, w którą stronę mogę się poruszać, choć z tyłu ma stabilny grunt, tak? Czyli jeżeli podejmie stosowną decyzję, to może być ona jak najbardziej właściwa. No, rozczarowanie, żal. Czwórka mieczy, tutaj mówię o kwestiach przesileniowych, ma, jesteśmy przeciążeni, potrzebujemy regeneracji, tak jakby on po bitwie tutaj potrzebował, odpoczywał. Piątka mieczy, no oni już idą, a ten miecz jeszcze dźwignął, a miały zostać na ziemi. Tak to widzę ja. Szóstka mieczy, oddalam się, zostawiam to, co było i idę szukać innych rozwiązań. Siódemka mieczy, no to zakryta twarz i zabieram miecze, czyli bardzo fajnie tutaj jest ukazana. Ósemka mieczy, stoję w miejscu, jest, mam związane ręce, tak? Nie widzę i nie mogę zrobić ruchu. Dziewiątka mieczy, bezsenność, kwestie właśnie depresyjne. Dziesiątka mieczy, no zostałem przygnieciony i żeby móc funkcjonować, muszę to zrobić zupełnie od nowa. I teraz jest giermek mieczy, no właśnie, motyle w głowie, wsiub, wździu, dosłownie w głowie. Rycerz mieczy jeszcze tutaj ma, ale te motyle też są większe, troszeczkę inne, ale on już ma inną postawę niż ten. Ten już nie jest w gorącej wodzie kąpany, ten już będzie umiał użyć się swojego potencjału. Królowa mieczy, tutaj królowa zimy pokazana. No i król mieczy również i w tej talii właśnie oni patrzą na siebie, tak? Jak są w zgodzie, to na siebie, a jak nie, to od siebie. To tak tytułem jakby wgląd na kartę osobno. Warto też karty dworskie, moi drodzy, popatrzeć na nie razem. Na przykład karty rycerzów czterech, tutaj też i wtedy popatrzeć sobie na to, jak wygląda, czyli rycerz, giermek, królowa, król i z każdej tutaj z każdego dworu popatrzeć sobie. Tak to widzę ja. Mam nadzieję, że się Wam ta recenzja podoba, raczej opis. Ja jestem tą talią jak najbardziej zauroczona, lubię ją. I bardzo często, gdy tutaj te opisy osób są, to lubię też zaglądać, jak to się tu zarysowało. Zawód też jest ładnie opisany, kwestie zdrowotne też można, ale jakby tarota znów sobie ukochałam, bo on mnie się bardziej jakby przejrzysty pokazuje, choć osoby, które lubią właśnie typu karty te z tradycyjnego jakby ogródka, to pokochają tą talię. Początkujący, dusza artysty, ktoś, kto właśnie lubi malownicze, white'owskie historie, to jak najbardziej będzie to talia właściwa dla Was, choć ja lubię bardziej te nowoczesne, ale nie za nowoczesne, bo na przykład Quantum Tarot jest bardzo fajny, bardzo mocno tutaj w podświadomość, do rytuału świetny,
świetnie do wyróżnienia, niekoniecznie mi pasuje. Tak na przykład stare talie Ciro Marcecchiego do właśnie tarota tutaj snów tego nowego, ok. Później już myślę, że trochę zagalopował się i ta nowoczesność już jest przeszkadzająca niż pomocna. Takie ja mam wrażenie. Talia jestem na tak, jakość jestem na tak. Brakuje tej jakby bardziej opisów w książce tej malutkiej, choć słowa klucze są, zatem można by było się o nie oprzeć. Zatem jeśli zastanawiacie się nad zakupem talii, jesteście osobą początkującą, a to jak najbardziej myślę, że warta jest zakupu. Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba i jeżeli macie jakieś informacje odnośnie tego, iż jaką talię byście chcieli tutaj zobaczyć u mnie, to piszcie na dole w komentarzach, a to też to uczenie. Jeżeli macie pytania odnośnie kart, jak ja to widzę, znaczenie danej karty do danej talii, to też piszcie. Całuję i pa, pa!